Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Bike Test. W odcinku, w którym zaczynamy modyfikację też mojego Canyona nowego nabytku, o którym mogliście dowiedzieć się w poprzednim filmie. Dzisiaj będziemy robili bardziej rzeczy z amortyzatorem, wymieniali kierownicę i mostek. W kolejnym, drugim filmie z przeróbek będzie praca nad sztycą regulowaną i zakładanie nowego hamulca, także tak będą podzielone te filmy. Także no, przechodzimy do pierwszego. Celem modyfikacji oczywiście jest też zbicie troszkę wagi. Teraz rower waży z pedałami 11,6 kg. To jest strasznie dużo, no ale ma tutaj sztycę regulowaną, grube opony, także może on tyle ważyć, ale chcę zejść poniżej 11 i może mi się to uda dzięki lżejszej kierownicy i lżejszemu mostkowi, bo i może lżejsze pedały też założę. Na razie nic więcej tutaj nie zrobię. Najpierw zajmujemy się amortyzatorem, ponieważ no, czasami zdarza się tak, że w nowych RockShockach nawet brakuje smaru na uszczelkach albo uszczelki olejowe są suche, więc chcę to sprawdzić, ponieważ te golenie są bardzo suche i myślę, że powinny być bardziej jednak pokryte jakąś taką delikatną warstwą smaru. Bardzo fajnie, że w tych nowych RockShockach tutaj nie ma żadnej śrubki do odkręcania, tak jak kiedyś było albo w innych modelach. Tutaj wystarczy zrobić tak i mamy wolny amortyzator. Bardziej jestem fanem amorków bez manetki blokady. Po pierwsze, łatwiej zdjąć widelec, po drugie, mniej jest częściej do popsucia się, po trzecie, na kierownicy nie ma aż tyle manetek i lepiej to wygląda. Później będę wymieniał kierownicę, dlatego zdejmuję wszystkie klamki i manetki. W sumie nie wiem, czy ta kierownica z tym mostkiem były oryginalnie, ale bardzo fajnie, że jest nałożona tutaj pasta, dzięki czemu to się trzymało też bardzo dobrze, no i też się nie zapiekało jakoś. Jak kupiłem ten rower, coś mi nie pasowało w tym stylu, że z tej strony można zakręcić naprawdę bardzo mocno, z tej strony znowu jest ograniczenie. A to wszystko przez tą blokadę, która była źle ustawiona. Pokażę Wam teraz, jest amortyzator prosty i tak kierownica była prosta, ale cały ten tutaj ogranicznik jest krzywo założony. Po zdjęciu tej blokady amorek zszedł już bez problemu, delikatnie go przyczyściłem, żeby brud nie dostał się do wnętrza golenie i go rozdzieliłem. Jak widzicie, smaru tutaj na uszczelce kurzowej trochę jest, ale uszczelka olejowa wygląda jakby była faktycznie delikatnie sucha, tak w połowie. No i widzicie po kolorze, że ona jest no taka strasznie jasna, czysta, czyli dobrze, no wiemy, że ten rower jest praktycznie nowy, ale powinno być według mnie zdecydowanie więcej tego oleju, bardziej nasączona, więc no zrobimy to. I myślę, że warto przy każdym zakupie nowego roweru albo nawet delikatnie używanego zrobić taki podstawowy serwis amortyzatora, właśnie taki 50-godzinny. Druga, jak widzicie, tak samo. Wreszcie mogłem otworzyć olej, który kiedyś kupiłem, a w sumie jest wykorzystywany tylko do najnowszych modeli RockShocksów. Mogłem w sumie kupić mniejsze opakowanie, bo tego pewnie przez kilka lat nie wykorzystam. Nie czyściłem dolnych goleni, górne tylko przetarłem, ponieważ no, to jest praktycznie nowy rower, tutaj nie miało się co pobrudzić. Najważniejsze to właśnie to przebyło przesmarowanie, co już zrobiłem. Bez świeżego oleju amortyzator po prostu się zatrze, a my możemy się zatrzeć, jeśli nie będziemy mieli energii. Dlatego wchodzi sponsor dzisiejszego odcinka, czyli YFood. YFood to producent napoi, które fajnie się sprawdzają, jeśli nie macie czasu sobie czegoś ugotować, bo jesteście na przykład zapracowani, albo jedziecie na przykład całodniową wycieczkę i możecie coś takiego spakować i po wypiciu od 3 do 5 godzin jesteście nasyceni. W takiej buteleczce macie aż 500 kilokalorii, 26 witamin i minerałów, bogatą zawartość błonnika, białka oraz nie mamy tutaj glutenu i żadnych dodatków cukrowych. Do sprzedaży teraz też wszedł nowy smak Tropical w wersji Fruity, także polecam go, macie link poniżej w opisie. Są one świetne, teraz orzeźwiające na gorące letnie dni, a tutaj uwierzcie, w tym serwisie jest czasem
gorąco jak w saunie, dodatkowo zepsuł mi się wiatrak, bo Bitwin go przewrócił, który jest przy okazji już sprzedany. Rogue Rider za 2000 był chyba najbardziej pożądanym rowerem, jaki zrobiłem. Może powinienem tylko takie rowerki robić. Co myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Porównamy sobie teraz wagi mostków. Po pierwsze, ten stary ważył 177 gramów, co w sumie nie jest dużo, ale zobaczymy, ile waży ten Canyona, bo jeśli będzie mniej, no to oczywiście go wymienię. Ten jest też krótszy, więc to może przemawiać na jego korzyść. Ten waży 162. W sumie różnica jest prawie żadna. Odkładam ten mostek, ale zakładam nową kierę, która jest o 130 gramów lżejsza. Teraz trzeba założyć ten patent, który chroni przed obijaniem się kierownicy o ramę. I tutaj jest śruba do skręcenia, tylko no jak ja mam ją skręcić, kiedy nadal mamy luz na kierownicę, a dopiero się go usuwa po założeniu mostka i tej kapy sterów. Myślę po prostu, że tutaj jak widzicie jest taka gwiazdka do przełożenia klucza i wtedy to po prostu się zaciśnia, dlatego to było krzywo wcześniej założone. Trzeba było najpierw dokręcić kapsel od góry, a potem trochę na czuja ustawić tą blokadę. Nie było to na szczęście skomplikowane za bardzo. Canyon ogólnie ma takie patenty akurat strasznie proste, jak na przykład ten sławny system stabilizacji kierownicy KISS. Widziałem, że przewód hamulcowy już zaczął zdzierać delikatnie lakier z amorka, więc nałożyłem gumową nakładkę. Dodatkowo trzeba było wymienić linkę manetki blokady amorka i na sam koniec założyłem nowe gripy MOMUM. Strasznie nie lubię ich zakładać, ale jak już założę się je, to starczają one na bardzo długo, bo nie ścierają się tak szybko jak zwykłe gumowe, ani skręcane. Są też całkiem lekkie i wygodne. Ja w sumie dużo się nie zmienił, no mam nowe chwyty, które wyglądają praktycznie tak samo. Na kierownicy za to widać logo Canyona, co no, według mnie jest po prostu fajne. W przyszłym tygodniu będę wymieniał tą klamkę na taką Deorkę XT i sprawdzimy, czemu ta sztyca regulowana tak się ścina akurat w tym miejscu. Na sam koniec przypominam wam z blogiem rowerowym, żeby zakładać kaski, kiedy jeździcie praktycznie wszędzie, czy to po drogach publicznych, czy nawet polach, bo nigdy nie wiadomo, czy waszych lekkich karbonowych rowerów nie zwieje i sobie uderzycie głową o kamień. Lampki rowerowe pozwalają za to kierowcom samochodów zauważyć was z większej odległości, przez co jest większa szansa, że was przepuszczą i unikniecie z nimi zdarzenia. A jeśli chcecie za darmo takie naklejki promujące bezpieczną odległość między samochodem a rowerem 1,5 metra, to piszcie do blogu rowerowego na Facebooku albo odbierzcie je u mnie osobiście.